Zmaga się doping polskiej publiczności. Zderzony atak lewą ręką Wajdera. On szuka tutaj kontaktu, dobrego dystansowania na prawą rękę, ale ruchliwy szpilka stara się cały czas unikać tych szczególnie groźnych ataków z prawej ręki. Już kilka razy widzieliśmy wielokrotnie w tej walce. No proszę. No teraz popełniony moment kontra. Bardzo mocny prawy prosty na atak Polaka. No i proszę Państwa, to już jest koniec. Znów się nie udało. Znów Polak nie zdobył Mistrzostwa Świata w wadze ciężkiej. To już siódma walka czempionat królewskiej kategorii, który dla Państwa komentowałem. I znów niepowodzenie. Chociaż było tyle nadziei, sam je rozbudzałem. Chyba staje się śmieszny jak ten kultowy film Kevin sam w domu. Boję się, że przez lata będziecie Państwo puszczać kostyle na Boże Narodzenie i śmiać się z naiwniaka, który wierzy w zdobycie przez Polaka Mistrzostwa Świata w wadze ciężkiej. Marne pocieszenie, że wśród Państwa też pełno takich naiwniaków niepoprawnych. Optymistów, ciężki nokaut, szpilki. Widzieliśmy, jak Kamila, jego narzeczona, to przeżywa. Przeżywała to z Andrzejem Fanfarą. No cios akurat bardzo mocna reakcja, dlatego że po prostu ruch szpilki to w przód i jednocześnie kontra z prawej ręki Wajdera. Ronnie Shields gratuluje Wajderowi.